Pinnacle Studio 24 step by step, powiedzmy numer 1, będzie zawieszony na YouTubie i na stronie fxvideo.blogspot. Dziękuję Google za udostępnienie miejsca na bloga i zaczynam. Kiedy już zainstalujemy cały program, będziemy mogli przejść do importuj. Jakieś materiały potrzebujemy, coś tam. W importuj mamy miejsca tutaj, z których pociągniemy sobie różne materiały. Na górze możemy też zobaczyć inne miejsca, z plików multicam czy jakiejś pamięci. Kiedy zaznaczymy rozpocznij import, w tej chwili nie będę tego robił, bo chcę jakby opisać funkcję programu. Funkcję programu ja wam zaraz pokażę. Opisałem na moim blogu, może zmniejszę, nie będziemy tam. Mówię Blogspot, Google, thank you. To jest mój blog. Możemy na przykład tu przejdziemy. Zrobiłem animację w GIF-ie. No i tutaj mamy opisane wersje. Tu jest link do sklepiku, jeśli by ktoś chciał pobawić się razem ze mną w tym programie, za co bym dziękował. Więc przechodzimy dalej. Edycja i temat, który już mamy opisany na stronie, to jest pojemnik, gdzie nam wszystko się wrzuca i kolejności podaje, co robiliśmy przez ostatnie jakieś dni. Projekty. To mam projekt 1. To w Pinnacle zrobione. Jeśli chodzi o to, to w Blenderze. No i tutaj mamy projekty, które zrobiliśmy. Tu będzie za chwilę taki wstęp do małoludkiego projektu. Tu mamy kolekcję. Możemy mieć wszystko, co po kolei robiliśmy. Ewentualnie to, co lubimy. FX, FX-y, efekt, efekty wejścia, przejścia różnych elementów. Mamy efekty obrazowe, efekty audio, dźwięk i efekt jakiegoś tam malowania, turbulencji. No i ruch jakby kamerą. No i kluczowanie, to co fajnie się w zielonym Studio Chrome Key. Tu na jakim tyle nagramy, później możemy tło wyciąć i mamy warstwy, widzimy. Może tak. No i kolory, filtry. I jakieś do okularów 3D. Przejścia. Przejścia pokazują różne elementy, jak z filmu do filmu, z klatki do klatki, ewentualnie różnych elementów. Dodatkowo efekty dźwiękowe. No, jakaś tam ściereczka. O jest! Sorry. Tekst. Tekst też możemy mieć gotowe. Je można zmieniać w ogóle. Na przykład taki. No, albo coś tam. Można tą animację tutaj wstawić. Jakieś tam elementy. Tu są gotowe. Jakieś szablony. Premium pack dostaje się. Można też to gdzieś tam wykorzystać. To jest tak. Misiu, hello. Do misia można zrobić program. Kochany misiu, to ja, Marian. Tu mamy następne szablony podziału, jakieś tam albumy. Tu możemy warstwy
które możemy sobie nakładać, buziaczka, fiolentynki można ciapnąć. Tutaj mamy jakieś muzyczki. No i możemy sobie podłączyć w ścieżce muzyczkowej, tak? I mamy sklepik. Marian może nam tutaj Dixie Marian Gypsy. Instrumentalne, jakaś biblioteka, powiedzmy. This is creative. Ok. To mieliśmy tak. Oś czasu mamy tak. Ja zrobiłem taki obrazek wstępnie, pozwalający mi jakby na dzień dobry wam coś pokazać. Więc podłożyłem tylko muzyczkę. Kończąc myśl, mamy tak. Możemy rozciągnąć. Tutaj mamy na osi, możemy widzieć, a kiedy nam zegareczek się pokaże, możemy zrobić coś takiego. Możemy coś dźwiękiem. Tutaj wam wszystko wytłumaczę, kiedy co. Tu narrację można. Tak szybko coś tam mówię. Ok. Step by step. You baby. Kiedyś była taka piosenka. New Kids on the Block. Coś też zrobię. Ok. To dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnych materiałów. Teraz jest czas na pracę w Pinnacle Studio. Pozdrawiam. Dobrego dnia. I do następnych.